Witam bardzo serdecznie szanownych rodziców. Bardzo się cieszę, że Państwo znaleźli czas, żeby przyjść tutaj i pożegnać się z nami i być w tym momencie takim ważnym dla Waszych dzieci, właśnie z nimi. Bo jest to jedyny moment w ich życiu. Kończą szkołę ponadgimnazjalną. I na pewno czując gdzieś tam za plecami, w boku, Waszą obecność jest im raźniej i bardzo się z tego cieszę. I my również bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję, że tu jesteście. Jest mi niezmiernie miło, że gościmy osoby, które również wiele razy tutaj na tej auli z różnych okazji bywały, przy różnych uroczystościach, towarzyszyły naszym uczniom przy różnych okazjach i dzisiaj również piątkowe popołudnie potrafiły poświęcić, jeśli chodzi o swój wolny czas i być tu z nami. Bardzo serdecznie witam pana burmistrza gminy Wojciecha Barbańca. Panie burmistrzu, bardzo się cieszymy, że pan tu z nami jest. Cieszymy się również, że jest z nami obecny zastępca pana burmistrza, pan Jan Materniak. Witamy, panie burmistrzu. Witam bardzo serdecznie przedstawicieli Rady Rodziców, byłego przewodniczącego Rady Rodziców, pana Leszka Benara. Dziękujemy, że po raz kolejny jest tutaj pan z nami, bo mimo, że przewodniczący pan nie jest, to serce tutaj nadal gdzieś zostało. I witam przedstawicielkę nowej Rady Rodziców, panią Agnieszkę Kondera. Bardzo serdecznie witam, bardzo się cieszymy. I ja się cieszę i myślę, że wy, że jest tutaj obecny pan Franciszek Geister, który z własnej nieprzymuszonej woli spotykał się z wami wiele, wiele razy i wspierał was w języku angielskim. Bardzo się cieszymy i serdecznie witam. Moi drodzy absolwenci, ale to wy tutaj dzisiaj jesteście bohaterami tego popołudnia i wieczoru, bo to dla was wszyscy tutaj przyszliśmy, bo chcemy się z wami pożegnać, bo chcemy wam pogratulować, chcemy wam podziękować za wiele działań, które miały miejsce tutaj w szkole. Dzięki wam za wasze zaangażowanie, za waszą kreatywność, za wasze pomysły, za waszą młodość, za waszą radość, za wasz śmiech, czasem zbyt głośny krzyk, ale to tylko świadczyło o tym, że szkoła żyje. Bardzo serdecznie was witam. No i moi drodzy, są tutaj również obecni uczniowie drugich klas. Ich czeka ta sytuacja za rok, a dzisiaj chcieli was pożegnać, podziękować wam za to, że byliście dla nich jakimś tam wzorem do naśladowania, że na przerwach, poza lekcjami, mogliście się spotykać, rozmawiać. Na pewno między wami zawiązały się jakieś relacje przyjacielskie, sympatie. I dzisiaj chcieli was pożegnać i życzyć wam dużo dobrego w nowym, pozaszkolnym życiu, które was czeka, które przed wami się dzisiaj otwiera. Przekazuję głos drugim klasom. Zapraszam drugie klasy. W imieniu drugoklasistów dziękujemy wam za wspólne lata spędzone razem w murach naszej szkoły. Miło nam było spotykać starszych kolegów i koleżanki na korytarzach, podczas przerw, na imprezach szkolnych i dyskotekach. Musimy wyznać, że na pewno będzie nam was brakowało. Wszystko ma jednak swój początek i koniec. Czas zmagań trzecioklasistów zakończył się sukcesem. Przed wami jeszcze egzaminy maturalne. Nowa matura stawia przed wami wiele wyzwań i doświadczeń. Wierzę, że poradzicie sobie bardzo dobrze. Sądzę,
że wasza praca, codzienny trud, okres przygotowań do egzaminu dojrzałości, to owocuje sukcesem i dostanie się na uprawniony kierunek studiów. Wkrótce opuścicie szkolne mury. Nie oznacza to rozłąki, ani zapomnienia o tym, którzy tu zostają. Troskliwych nauczycielach i wychowawcach, młodszych kolegach i koleżankach. Przecież to tutaj rodziły się wielkie odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co było obce i nieznane, stawało się zrozumiałe, przyjazne i bliskie. Mam nadzieję, że wszystko to pozostanie w waszej pamięci na całe życie. Życzymy wam szerokiej drogi. Jesteśmy przekonani, że gdziekolwiek rzuci was los, będziecie godnie reprezentować naszą szkołę. Pamiętajcie też, że jej drzwi będą dla was zawsze otwarte. Kochani, żegnamy was życzeniami płynącymi z głębi serca. Niech omijają was troski, smutki i zwątpienia, a towarzyszy radość, zrozumienie, przyjaźń i jakże potrzebna nadzieja. Trzymamy za was kciuki i tak jak wy. Pragniemy, byście byli już studentami. Matura dla was za kilka lat będzie już tylko historią i wspomnieniami, które będą jeszcze bardziej żywe i barwne. Zapytam wiatr, czy mogę wiać tam, gdzie chcę. Zapytam słońce, czy taki blask też mogę mieć. Zapytam kwiat, czy siebie w darze mogę dać. Zapytam górę, czy piękny widok widać z niej. Zapytam morze, czy kropla w nim sobą jest. Zapytam drzewo, czy rosnąć zawsze ja mogę też. Zapytam żar, czy iskra też będzie nim. Zapytam ptaka, czy da mi skrzydła, bym mogła latać. Chociaż się dzisiaj żegnamy, to jesteśmy przekonani, że wrócicie do nas jeszcze nie jeden raz. Dokładnie tak, jak nasz kolega Adrian Nitwin, który dzisiaj specjalnie na naszą wielką prośbę zaśpiewa dla was ponownie. Gorące brawa. Dobry.
Jest nam bardzo miło widzieć na waszych twarzach spokój, wiarę i nadzieję. Cieszymy się, że kolejny etap życia macie już za sobą. Jeszcze tylko na egzaminie trzeba pokazać się z najlepszej strony. Udowodnić sobie i innym, że umiecie poradzić sobie z życiowymi wyzwaniami. Wiemy, że towarzyszy wam wiele emocji podczas przygotowań do egzaminu dojrzałości. Gdy już zdacie wszystkie egzaminy, sprostacie wyzwaniom i wymaganiom nowej matury, prosimy was o to, by wkraczając w nowe życie, nie zapominać o swojej szkole. Dziś już rozstajemy się z wami i wierzymy, że spotkamy się w dorosłym życiu. Do zobaczenia w dorosłym życiu, na innej drodze, na innym szlaku, z bagażem wspomnień na dnie, wśród masy pytań w pełnym plecaku. Przyszłość, ten wielki znak zapytania, pełna rozterek i niepokoju. Bez odpowiedzi na takie pytania, w codziennej pracy, w chwilach spokoju. Stoimy w progu tej naszej drogi, tacy malutcy, nieśmiali, z cichą nadzieją, by los nie był srogi, byśmy do celu dotarli cali. Otwarci, prawi, pełni miłości, idźmy odważnie przez nasze życie, by w końcu drogi bez wątpliwości w lustro popatrzeć na swe odbicie. Cool.
kładzie się krótki cień. Drugi dzień. Dzień spojrzeń jasny. Łowu dzień odkrycie świata. Przedmiast nic nie zapowiada. Ani niebios, ani własny. Rzeczy mają sens bezsłownie. Jest bezsłownie słów znaczenie. I niesforny głos przekory. Lekkomyślny jest, jak szczenie. Trzeci dzień. Dzień szczęsnych godzin. Cud nie do wypowiedzenia. Gdy w powodzi powodzenia, tak powodzi się nad podziw. Czwarty dzień. Zdrowity w ścianę, osowiały i leniwy. Jakoś przydat nasz myśliwy. Jakieś oku na wahanie. Jakieś mu się proszą słowa. Oj, z gniewu niezgłębiony. Ciesz się życiem, babu gniewie. Piąty dzień. Znów narastaje po roztopach zima praca. Już połowa. Praca, praca. Z potu tylko sól zostaje. Nie okupił życia tanio. Czym się przejął? Rzeczą? Którą? Wszystko w końcu się zmuje. Szósty dzień. Od dawien dawna z drzwi tajemnych spadła budka. Droga tam nad wyraz krótka. Wyruszymy bez gadania, bez biletu. Ujdzie płazem i obejdzie się tym razem bez walizek pakowania. Wyruszymy bez bagaży, byle jak. I uśmiech twarzy będzie nam jak trzcinka w ręku. Nie skrojono nic na miarę. Życie dłuższe jest nad wiarę, ale od miłości krótsze. Siódmy dzień, wyjściowy dzień, droga wolna, marsz wychodny. Bram przewodnich czeka się, pożegnajmy się przechodni. Tak, która nastąpi. Za
Zatrzymaj przez chwilę wzrok na kroplach świeżego deszczu. Oto w nich skupia swój blask cała zieleń wiosennych liści. Rozstajemy się. Niech pogoda nad smutkiem zawsze będzie góra, jak światło. Jeśli wystarcza milczeć, milcz, słów zbędnych szkoda. Będą przywarę jednak ma taka nagoda, gdyż niestety milczenia nie słychać wśród głosów. Jeśli domu wesoło, cieszy, gdy ponuro, stwarzaj źródła radości sam, wewnętrzną mokrą. I pogoda nad smutkiem zawsze będzie górą, jak światło, dzień od słońca, od latami nowy. Kontrola. Grzywną, każąc popełnione błędy, tłumi w zarodku wszelkie do czynu zatęty. W tym bowiem ostrożności filozofia cała, że błędu nie popełni, to wcale nie działa. Mędrcze, powiedz rzetelnie, od prawdy nie zwalczaj. Jeśli życie tragedią, czy komedią raczej? Tragedią, że. A wiści dodam dla poprawki, że zawiera nie skorszy komediowe wstawki. Ostrożnie z kopeliną, gdyż sen spędza z powiek. Źle też, gdy odurza się człowiek. Lecz na te wszystko strzeżmy się wody sodowej, ona bowiem najmocniej uderza do głowy. Tuż w przedmieścia gorzki smak, autobus rusza w krótki rys. Zdyszka na piękne z żartu w żart, z podróży w podróż zwiesza wiersz. I kocham, pragnę, pracę tak, jakby się chwilą stawał rąk. Jak gdyby
Przed wyjazdem na studia, zapewne do większego miasta, otrzymacie od swoich rodziców wiele cennych rad i wskazówek, a od mam w szczególności mnóstwo domowych smakołyków. I w ten sposób dołączycie do grona nie tylko prawdziwych studentów, ale też przysłowiowych słoików. Nasze słoiki, które chcemy wam dzisiaj wręczyć, wypełniliśmy ciepłymi słowami i mamy nadzieję, że w chwilach słabości i zmątpienia zajrzycie do środka i poczujecie się lepiej. Ciebie od celu dzieli las. Pod
co proste na mapie, w rzeczywistości okazuje się bardzo trudne. Ucz się od ludzi, którzy zdobyliście. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś przekonany o swej niepowtarzalności, zawsze znajdzie się ktoś, kto wcześniej miał już podobne marzenia. Zagrożenia widziane z bliska można pokonać. Kiedy zaczynasz wspinaczkę swych marzeń, rozglądaj się. Są przepaści, niewidoczne szczeliny. Są kamienie tak wygładzone przez deszcz, że stają się śliskie jak lód. Jeżeli jednak wiesz, gdzie postawić nogę, zauważysz pułapki i ich unikniesz. Podziwiaj zmieniający się krajobraz. Oczywiście trzeba pamiętać o celu wspinaczki. Jednak w miarę podchodzenia do szczytu warto się czasem zatrzymać, podziwiać widoki, rozglądnąć się i nacieszyć się widokiem pięknego świata. Ciesz się, gdy wejdziesz na szczyt. Płacz, plaszcz, krzycz na wszystkie strony świata. Pozwól, by kulający wiatr oczyścił twój umysł, pochłonił spocone i zmęczone stopy. Otwórz szeroko oczy. Otrzep z kurzu serce. Jakie to wspaniałe, że to, co było ledwie snem, odległą wizją, teraz stanowi część twojego życia. Udało się. I myślę, że jak rozpoczynaliście naukę w pierwszej klasie, to dzisiejszy dzień wydawał się tak odległy, że prawie niemożliwy. A jest już. Wydaje wam się również, że koniec egzaminu maturalnego też jest czasem odległy. Ale moi kochani, te dni przebiegną bardzo szybko. Znacznie szybciej niż te 3 lata. I okaże się, że też ten szczyt potrafiliście osiągnąć. I mam nadzieję, że ten świat, który przed wami się otworzy po maturze, te nowe szczyty, które będziecie mogli zdobywać, też znajdą się w waszym zasięgu. I też kiedyś, gdy staniecie już na tych szczytach, będziecie mogli pełną piersią przeczeć z radości. Ja osobiście tego wam bardzo serdecznie życzę i wierzę w was. A wy nas nie zdradzicie. I moi kochani, teraz nadszedł moment na to najważniejsze, o co tu przyszliście. Żebyśmy mogli wam wręczyć świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Żebyśmy mogli pogratulować wam serdecznie wszystkim, którzy tą szkołę kończą w tym roku i powiedzieć, że z wami razem bardzo cieszymy się z waszego sukcesu. Razem z wami jesteśmy na tych szczytach. I moi drodzy, teraz zaproszę wasze kochane wychowawczynie, bo to one przeżywają z wami bardzo. Przeżywały te 3 lata i przeżywają ten dzisiejszy dzień razem z wami. Przygotowywały się do tego spotkania dzisiejszego, dlatego będą tu najważniejszymi osobami przy ceremonii wręczenia świadectw i nagród. I ja właśnie panią teraz oddaję głos. I powiem tak. Każdy z was kończy tą szkołę z jakimiś uczuciami w swoim sercu. Może jedni bardziej zadowoleni, jedni może mniej. Ale my cieszymy się z każdego waszego sukcesu. I chcemy dzisiaj nagrodzić wszystkich. Ale oczywiście w waszym gronie
sami zresztą to wiecie, znajdują się osoby, które w szczególny sposób zaznaczyły się w historii waszej klasy, jednej i drugiej, i w historii naszej szkoły. Są osoby, które szczególnie pracowały i ich świadectwa są wyróżniające, czerwienią się wśród innych. A spośród tych osób jest taka jedna, której wyniki są najlepsze, najwyższe, która pracowała najsolidniej i dzisiaj możemy powiedzieć, że jest najlepszym absolwentem naszego liceum w roku 2015. I moi drodzy, dla takiego ucznia od paru ładnych lat Rada Rodziców i Dyrekcja Szkoły zawsze przygotowuje specjalny prezent. Ale prezent jest tylko dodatkiem. Natomiast najważniejsze jest otrzymanie zaszczytnego, honorowego tytułu. Ucznia primus inter pares. A ponieważ współautorem tego pomysłu jest Rada Rodziców i dużo wkładu w tym zakresie włożył pan Leszek Benar, zapraszam pana Leszka Benara do wręczenia nagrody najlepszemu uczniom w tym roku szkoły. Zapraszam tutaj również panią wicedyrektor Annę Smerecką i zapraszam również panią Agnieszkę Mondera. I zanim wymienimy nazwisko, przekażę głos panu Benarowi, który jeszcze kilka słów skieruje właśnie do was wszystkich. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Jest nam z Agnieszką bardzo miło, że możemy tutaj wspólnie dzisiaj reprezentować Radę Rodziców. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Całą Radę Rodziców, dyrekcja szkoły, jak widać po mojej głowie, wysłała nas złożoną emeryturę. Dlatego cieszę się, że nowa Rada Rodziców przejęła pewne nasze tradycje i te, myślę, bardzo ciekawe rzeczy, które wypracowaliśmy przez okres ostatnich kilku lat. Pani dyrektor wspomniała o tym, że staramy się co roku, właśnie taki moment szczególny, kiedy podsumowujemy okres trzech naszej pracy w nauce, wręczyć tą nagrodę szczególną. Trzymam ją w ręku, ja już to wiem i za chwileczkę ogłosimy i zrobimy pani dyrektor. Powiemy, to jest prymus, najlepszym absolwentem. Mówimy o tym, że ta osoba osiągała przez okres trzech lat najlepsze wyniki, ale to jest również ta osoba, która wyróżniała się pod wieloma innymi względami. Swoim zachowaniem, zaangażowaniem w życie szkoły, osiągnięciami różnego rodzaju konkursach i działaniach na polu szkoły, gminy i województwa. Dlatego za moment wspólnie, w takim pięknym, szerokim gronie, odczytamy uchwałę, co jest tutaj napisane, są chyba zawsze wolne uchwały wspólnej Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców i poprosimy tutaj na do nas tą wyróżnioną osobę, najlepszego absolwenta. I mam jeszcze prośbę, jeśli na sali jest również rodzic, bądź rodzice tego ucznia, to również bardzo serdecznie zapraszamy, bo myślę, że to dla nich również szczególne wyróżnienie. Pan dyrektor odczyta, myślę, że wręczy również tą statuetkę. Ja przekażę już statuetkę pani dyrektor. Nagrodę rzekomą wręczy pani Agnieszka, która reprezentuje Radę Rodziców. A ja z przyjemnością otrzymam mikrofon i będę pomagał przy tej uroczystej chwili. A tytuł najlepszego ucznia w roku szkolnym 2014-15 otrzymuje Rebeka Zalisz. Za wszystko, wszystko. I za ostre dyskusje ze mną, i za fajne dyskusje.
zawsze również do skierowania przez panią dyrektor, na nowe kryterium, które się pojawiło od niedawna. Jeszcze jest kolejna nagroda w naszej szkole, której pomysłodawcami w równej mierze jest Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, a to wyróżnienie to jest medal Wyspiańskiego, który od kilku lat otrzymują uczniowie, którzy swoim zaangażowaniem, swoją działalnością zapisali się na trwałe w historii szkoły. I w tym roku kilka osób otrzyma taki medal na pamiątkę i z podziękowaniem wielkim za to, co zostało tutaj przez nich zrobione, za każdy ich dobry czyn, za każdy uśmiech, za śpiew, za każdą pomoc, w tym również wolontariat. Za to wszystko składamy serdeczne podziękowania. Bardzo proszę, panie wychowawczyni, o odczytanie nazwisk uczniów, którzy otrzymali te medale, i poprosimy tych uczniów o wyjście i ustawienie się wszystkich tutaj i zapraszam przedstawicieli Rady Rodziców do wręczenia medali. Zapraszamy Rebekę Zanisz, Klaudię Rechtar, Paulinę Augusty, Macieja Dąbiewicz, Magdalenę Dąbiewicz. Chciałabym bardzo, żeby z nami dzisiaj też był Paweł, którego tutaj chciałabym widzieć z nami, ale niestety jest w szpitalu. Nie ma go tylko fizycznie, bo on cały czas myślami jest tutaj. Więc na pewno tu stoi obok ciebie, Maciu. Konrada Barcia, Karolinę Preisner i Macieja Kuczna. Zapraszam. Dziękować i gratulować. A teraz poproszę tutaj do mnie pana burmistrza jednego i drugiego. Chciałabym, żeby panowie wręczyli nagrody uczniom i mogli pogratulować. A teraz zapraszam tych uczniów, którzy moją się z was wyróżnieniem, a dodatkowo osiągali wysokie sukcesy w różnorodnych konkursach, angażowali się w życie szkoły i środowiska lokalnego. I są to Zalusz Rebeka, Rektor Klaudia, Pałkiewicz Maciej, Pałkiewicz Magdalena, Różowicz Adriana, Dziewicka Klaudia, Kolonowska Janna. Zapraszamy.
bardzo chcielibyśmy teraz zaprosić uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe i bardzo dobre zachowanie, osiągali sukcesy w różnorodnych konkursach, angażowali się w życie szkoły i środowiska lokalnego. Zapraszamy do nas Augustyn Paulinkę, Łożańską Alę, Patryka Sławika, Edytę Zając, Irka Szajnę, wymieniam też Pawła Milana, Konrada Marcia zapraszamy, Karolinę Preisner, Macieja Kuczne, Łukasza Tomkiewicza, Dorotkę Błahaniec, Macieja Meneta i Anikę Maśnik. Zapraszamy Was. Natomiast teraz zapraszamy uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach, reprezentowali szkołę w środowisku, angażowali się w różnorodne akcje charytatywne. I zapraszamy Będkowską Małgorzatę, Jurczak Alanę, Niemczyk Marcina, Nycz Tomasza, Ziemnańską Agnieszkę, Ziemnańską Katarzynę, Wojciecha Kurlika, Martę Golowską, Michała Bielenia, Joannę Litarowicz, Kulińskiego Dawida, Szałankiewicz Joannę, Barwi Monikę, Bartoszą Mroczkę, Lindę Różowicz, Karolinę Kwiatkowską.
zapraszamy do nas również grupę uczniów, którzy współtworzyli wspaniałą, pozytywną atmosferę klasową, szkolną, bez których byłoby nam tu bardzo smutno. Zapraszamy Was serdecznie i zapraszamy do nas Miklaszewską Oliwkę, Bolanowską Gabrielę, KTP Anię, Łoś Bożenkę, Wywrót Natalię, Staroń Adam, Paweł Kubiniec, Bartłomiej Żołobowicz, Dawid Wojtasik, Fabian Pikuła, Marcin Szajna, Patryk Szajna, Weronika Pętosz, Joasia Krzysztyńska, Agnieszka Nowotarska, Gabriela Penel, Gabriela Surmacz, Dominika Bała, Marcin Wajda, Grzegorz Janicki i Michał Zatwarnicki. Zapraszamy serdecznie wszystkich. Proszę Państwa, chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, którzy wspierali nas w ciągu tych 3 lat, którzy przychodzili na wywiadówki, interesowali się postępami swoich pociech, którzy wspierali nas w najróżniejszych działaniach. Można było zawsze na Państwa liczyć. I przy organizacji różnych imprez, uroczystości, ale też przede wszystkim służyliście wsparciem w pomysłach i w realizacji tych pomysłów. I za to wszystko składam Państwu bardzo, bardzo serdeczne podziękowania. A tym, którzy szczególnie nas wspierali i którzy byli gotowi na każde nasze zawołanie, i który bardzo, bardzo dużo i uczniowie, i my jako szkoła zawdzięczamy, chcieliśmy podziękować z imienia i nazwiska i wręczyć skromne podziękowanie. Szczególnie serdecznie chcemy podziękować pani Marcie Sławik, pani Renacie Kubiniec, pani Małgorzacie Dzienańskiej, pani Alicji Rękach, pani Ewelinie Marszałek, pani Ewie Bajdzie, pani Małgorzacie Czupińskiej,
i Państwu Danucie, i Józefowi, i Danowicz. Bardzo dziękuję. Tych z Państwa, którzy są obecni, serdecznie tutaj zapraszamy. Jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczniom i życzę Wam, żeby ten świat, który się przed Wami otwiera, był pozbawiony cierni, żeby to były same płatki róż i żebyście leciutko po tych płatkach różnych skopali. I żeby Was wiele, wiele dobrego spotkało, a Wy też spróbujcie rozdawać i rozsiewać wokół siebie dobro, to ono na pewno do Was powróci. Bardzo serdecznie dziękuję i przekazuję Wam głos. Dzisiejszy dzień ma dla nas szczególne znaczenie. Jest nawet w pewnym stopniu datą historyczną. Nadszedł dzień, który trzeba się pożegnać. Minęły 3 lata, odkąd wstąpiliśmy w mury tej szkoły. 3 lata, podczas których stawaliśmy się dojrzalsi, starsi, mądrzejsi. Dziś nadeszła pora rozstania z naszymi wychowawcami, nauczycielami, przyjaciółmi i beztroskimi chwilami, które pozostaną na zawsze w naszych sercach. Nawet jeśli były to najwspanialsze lata w naszym życiu, to mnie wtedy nie można zatrzymać ich biegu. Tę mądrość wyczytamy z wiersza Wisławy Szymborskiej. Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu, albo choć jeden czwartek jeszcze raz powtórzyć, a tu już piątek nadchodzi z nieznanym mi scenariuszem. Czy to w porządku? Pytam. Poetka pytała, a my musimy zrozumieć, że zmiany są nieuchronne, dlatego należy przyjąć je z pokorą. Prymanowska szkoła zapisała się już na zawsze w historii naszego życia. Każdego dnia dobrze będziemy wspominać wszystkich pedagogów, pracowników szkoły oraz uczniów, z którymi zetknęliśmy się w ciągu tych 3 lat. Muszę wyznać, że na pewno będzie nam Was brakowało, ale jesteśmy świadomi tego, że wszystko ma jednak swój początek i koniec. Władzom gminy podziękowania składamy za wspieranie naszej edukacji oraz dbałość o jak najlepsze warunki dla naszego rozwoju. Na ręce Pani Dyrektor składamy podziękowania za życzliwość, przychylność, wsparcie i dbałość o nas, uczniów. Wszystkim pracownikom szkoły dziękujemy za podawanie pomocnej dłoni wtedy, kiedy tego potrzebowaliśmy. Jednak nie byłoby nas tu, gdyby nie nasi rodzice. To dzięki Wam możemy dziś stać w tym miejscu i być dumni z tego, że zakończyliśmy ważny etap w naszym życiu. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę, troskę oraz zaangażowanie. Dziękujemy Wam, drodzy nauczyciele, za to, że przekazywaliście nam nie tylko wiedzę książkową, ale dziś, opuszczając mury tej szkoły, jesteśmy bogaci o wiedzę życiową, mądrość, której nie czytamy w żadnej z książek, a którą pięknie wyartykułowała matka Teresa z Kolkuty. Mimo wszystko człowiek jest nierozumny i egocentryczny. Nieważne, i tak go kochaj. Chciałbym zrobić coś wspaniałego,
ale inni źle oceniają twoje intencje. Nieważne, i tak to zrób. Wypełniając swoje obowiązki, znajdujesz fałszywych przyjaciół i prawdziwych nieprzyjaciół. Nieważne, wypełniaj je i tak. Dobro, które czynisz, jutro jest zapomniane. Nieważne, czy tak dalej. Uczciwość, szczerość, przejrzystość czynią cię słabym i bezbronnym. Nieważne, nadal bądź uczciwy i szczery. To, co budujesz od lat, może być zniszczone w jednym momencie. Nieważne, i tak buduj dalej. Pomagasz ludziom, a oni tego nie zauważają. Nieważne, pomagaj im nadal. Pragniesz oddać to, co w tobie najlepsze, a inni znieważają cię i odrzucają. Nieważne, nieustannie dawaj to, co w tobie najcenniejsze. Chcemy wam obiecać, że będziemy się w naszym dorosłym życiu kierować tymi wskazówkami moralnymi, wierząc w to, że dzięki tym radom będziemy dobrymi, wartościowymi ludźmi w naszych nowych miejscach na ziemi. Wierzymy w to, że w tym dorosłym życiu nie zabraknie nam odwagi, aby pozostać sobą. Obiecujemy, że pójdziemy po szlakach wytyczonych w murach szkoły i rodzinnego domu. Dziękując wam, drodzy goście, chcemy dać to, co mamy najcenniejszego, nasze talenty. Dlatego przygotowaliśmy krótki koncert, na który serdecznie zapraszamy. Dedykujemy go tym wszystkim, dla których nasz los w tej szkole ani przez chwilę nie był obojętny. Tym wszystkim, którzy pracowali dla nas, z nami i nad nami. Życie człowieka składa się z chwil pięknych, dobrych, przyjemnych, ale również trudnych i smutnych. Jednak my wierzymy, że życie jest piękne. Nawet jeśli dziś łza kręci się nam wokół na wspomnienie tego, co przeżyliśmy w tej szkole, to wierzymy, że przed nami dużo wspaniałych chwil. Każdy nowy dzień przyniesie nam piękno. Przekona nas o tym Rebeka, która swoim śpiewem zachwycała nas na tej scenie wiele razy.
słowa nie są w stanie tak poetycko, pięknie i wzruszająco przekazać wdzięczności, jaką dla Was mamy za nauki i radości czas, za oddanie i pomoc, poświęcenie swojego czasu dla nas, za ogrom niesamowitych chwil. Niech naszą wdzięczność wyśpiewają Asia i Paulina. Dziękujemy Wam.
że czas tak szybko płynie i że te 3 lata już minęły, to chcemy zaprosić Państwa do wysłuchania piosenki, której ze ściśniętym ze wzruszenia gardłem zaśpiewamy, że to ostatni raz z moją klasą.
W imieniu uczniów klasy 3A chciałabym bardzo serdecznie podziękować naszej wychowawczyni, pani Dominice. My jako klasa matematyczna o umysłach ścisłych, co bez wątpienia potwierdzi ucząca nas od 3 lat matematyki pani Zieryc, nie potrafimy wyrazić naszej wdzięczności słowami, dlatego ukażemy ją w następujący sposób. Thank you.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, a teraz oddajemy głos pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Jest nam niezwykle miło, że tak pięknie z nami się żegnacie. Będziemy was wspominać długo i jeszcze dłużej. A teraz, jeżeli mogłabym prosić pana burmistrza o kilka słów, to byłoby nam również bardzo miło. Pani dyrektor, szanowni państwo, nauczyciele, drodzy rodzice, ale przede wszystkim droga młodzieży naszego Elbląskiego Liceum. Takich wydarzenia jak dzisiaj największą przyjemnością uczestniczymy. Nie ukrywam, że każdorazowo bardzo się wzruszam, bo być może, że jeszcze ta dusza nauczycielska we mnie tkwi i do końca moich dni tak będzie. Bardzo się cieszymy z tego, że na przestrzeni ostatnich lat udało się nam stworzyć właśnie, byliśmy tylko takim trochę pomagaliśmy. Natomiast szkołę średnią na dobrym poziomie stworzyli nauczyciele, którzy z wielką pasją, wielkim talentem pedagogicznym bez reszty się wam oddali. My ze swojej strony staramy się, aby tej szkole niczego nie brakowało. Myślę, że warunki są odpowiednie. Również przydzielamy w arkuszach organizacyjnych godziny dodatkowych zajęć po to, aby was przygotować dobrze do matury, abyście wyniki tych matur mieli jak najlepsze, abyście mogli w przyszłości właśnie realizować swoje marzenia. Nie ukrywam, że oprócz nauczania ważne jest też wychowanie. To, w jaki sposób znajdziecie się w nowej rzeczywistości, trochę dalej od domu i poza murami tej szkoły, to właśnie od tego czasu spędzonego w tej szkole dużo zależy. Życzę wam, abyście dawali dobre świadectwo o tej szkole, o naszym środowisku, abyście zrealizowali swoje marzenia i plany i wracali właśnie do tej szkoły. Mimo, że będziecie już w nowej rzeczywistości, w nowym środowisku, z nowymi kolegami, koleżankami, ale tak jak dzisiaj piękny przykład dał Adrian Lindheim, to takich uczniów jest wielu, którzy z nostalgią wspominają właśnie ten okres pobytu tej szkoły. Życzę wszystkim właśnie takich powrotów do nauczycieli, bo oni wam bardzo dobrze życzą, śledzą wasze losy w przyszłości, czy uda wam się zrealizować te wasze marzenia i plany. I ja w imieniu swoim, mojego zastępcy i samorządu gminy życzę wam jak najlepszych wyników naturalnych i wyboru tych właśnie wymarzonych uczelni. I chciałbym też podziękować właśnie dyrekcji, nauczycielom za wkład pracy w waszą edukację, ale i wasze wychowanie. Wszystkim pracownikom szkoły słodkiego i miłego życia. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi. Dziękuję wszystkim pozostałym gościom za obecność na tej naszej uroczystości, za zaszczycenie jej, za to, że poczuliście się ważni nie tylko dla nas nauczycieli, ale również dla władz gminy, a na pewno czujecie się zawsze ważni dla swoich rodziców, którym również bardzo serdecznie dziękuję za tą obecność dzisiaj. No i moi drodzy, jeden szczyt zdobyty. Od 4 maja wspinamy się na następny. Mam nadzieję, że 30 czerwca w moim gabinecie wszyscy spotkamy się. Może z drżącymi sercami, ale wyjdziemy radośni, uśmiechnięci i zadowoleni, a wy będziecie się wspinać na kolejny szczyt. Tak jest do końca życia, bo jeszcze wiele szczytów przed wami. Oby wszystkie udało wam się bez konfuzji zdobyć. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie i Państwu.